szranki wejdą. Teraz w szranki wkracza Cortez i Michał Filipecki. Michał Filipecki, zgadza się. Żona się zjedziła? Drodzy Państwo, i mamy już ich w szrankach. Czołowaj są? Jeszcze chyba nie. I z zachodniopomorskiej, drodzy Państwo, Michał Kontur Filipecki! Brawa! Przeciwnik Corteza. I zaraz panowie rzucą się na siebie, aby walczyć o punkty. Aha, przygotowuje się Robert Szatecki i Igor Zelow. Następnie pan Andrzej Kij i Łukasz Zygmunt. Dobrze, panowie gotowi? Sędziowie gotowi? Podzielone? Dobrze, uwaga, walka! Walka! A my dopingujemy, drodzy Państwo, Cortez kontra Michał Filipecki. Zawodników, którzy pomagają. Stop! Brawo, drodzy Państwo! Od przyjaciół zawodników padają pomoce, to gdzie mają atakować, gdzie najlepiej, gdzie przeciwnik się odsłania. Tutaj przyjaciele zawodników starają się pomóc jak najbardziej. Słyszymy również zawołania drużyn i pocztów, którym mają dodać zawodnikom otuchy i odwagi. Ja dodam, że przygotowują się Robert. Proszę Państwa, 13 do 7 wygrywa Cortez. Brawo, drodzy Państwo! Cortez jest zwycięzcą tego starcia. My w ogóle tutaj się bawimy. Szanowni Państwo, po raz kolejny pragnę podziękować organizatorom części historycznej, dzięki którym turniej Miecza Długiego po raz czwarty może się na polach Grunwaldu odbyć. Oprócz organizatorów części historycznej, darczyńcami turnieju są Urząd Miasta Świdwin, Świdwiński Ośrodek Kultury, Dariusz Maciejko, Mariusz Ośko Aleksandrus, firma Ferroplast Świdwin, Paweł Obłoza, Holger Wenning Budicer Spis, Rafał Grudnik, Anna Adamczyk i Michał Uliński Lignus Factory, Marta i Arkadiusz Przybyłok, Łukasz Zwierzański, Robert Wenta, Kajetan Włodarski, firma Stefbud Świdwin, Jakub Trojanowski, Bartosz Łysko-Wotan, Misiek Pomerania Mercatores, Krzysztof Łobos, Dariusz Czerniakowski, stanowisko Replika, Anna Richter, kramem z odzieżą na Grunwaldzie, Marek Kunicki, Jarosław Drafs, More Majorum, mieszczanie Grodu Könic, Katarzyna Austowka, Termy Uniejów. Pragnę również podziękować Ryszardowi i Włodzimierzowi Kuśmierowskim, Dominus, Grzegorzowi Kursa i Joannie Żurek. Oczywiście Spes Medieval Market również w tym roku jest sponsorem turnieju Miecza Długiego. Proszę Państwa, już naprawiony. Igor. Igor, poczekaj.
Dobrze, panowie. Walka! Walka, wznawiamy nasze starcie. Stop! Stop! Oj, chyba będziemy mieli pierwszy w dniu dzisiejszym knockout. Brawo, drodzy Państwo, za wytrwałość! Kończymy starcie! Brawo za wytrwałość! Widać, jak te uderzenia są silne! Nie,